Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W minionym tygodniu tutaj w Strasburgu, jak co miesiąc, odbyła się sesja plenarna, w trakcie której europosłowie debatowali nad wieloma sprawami. Odbyły się debaty między innymi na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, sytuacji z Zimbabwe, Wenezueli i obecnej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji. Mnie osobiście brakowało jednak debaty na temat sytuacji w Niemczech. Bez wątpienia były podstawy, aby ją zorganizować. Jednakże debata ta gdzieś zaginęła. Otóż całkiem niedawno niemiecki Federalny Urząd Kryminalny BKA, czyli Bundeskriminalamt, po raz pierwszy pokazał zestawienie, w którym wyodrębniono przestępstwa popełnione w Niemczech na chrześcijanach. Okazało się, że w minionym roku u naszych zachodnich sąsiadów miało miejsce prawie 100 celowych ataków na chrześcijan. To oznacza, że w Niemczech średnio co 3-4 dni atakowani byli chrześcijanie lub kościoły i symbole chrześcijańskie. Aktów tych dopuszczali się także przybysze, imigranci i uchodźcy. Jak było w latach ubiegłych, nie wiemy, gdyż jak wspomniałem, tego typu statystyki wyodrębniono po raz pierwszy w 2017 roku na wniosek szefa MSW Tomasa de Maiziera. To polityk CDU. Najbardziej oburzyli się jednak politycy bawarskiej CSU. Za obroną chrześcijańskich wartości kulturowych zdecydowanie opowiedział się minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann. Publicznie stwierdził on, cytuję, jeśli chcesz tu mieszkać, musisz pożegnać się z antychrześcijańskim nastawieniem. W przeciwnym razie po prostu nie jesteś mile widziany w naszym kraju. Dodawał także, to nie jest zwykła prośba do uchodźców, ale obligatoryjne żądanie. Opinię tę podzielili inni politycy rządzącej CDU, jak na przykład Ansgar Heveling, który stwierdził, że liczba antychrześcijańskich przestępstw w Niemczech jest alarmująca. Dodał też, że teraz ważne jest, aby zrobić wszystko, aby chronić chrześcijan i instytucje chrześcijańskie. Niestety, nie lepiej sytuacja wygląda we Francji. W ubiegłym roku jeden z najbardziej poczytnych francuskich dzienników ujawnił, że ataki na chrześcijańskie miejsca kultu religijnego we Francji stanowią obecnie 90% wszystkich ataków religijnych w tym kraju. W latach 2008-2016, czyli w ciągu 8 lat, miało miejsce 949 ataków na kościoły katolickie. Rząd francuski utrzymywał, że w większości miały one podłoże anarchistyczne i satanistyczne. Półtora roku temu szerokim echem odbiło się brutalne zabójstwo 84-letniego księdza podczas odprawiania mszy świętej w kościele w Normandii. Napastników zastrzelono. Chrześcijanie czują się zagrożeni. We Francji, Niemczech, a także w innych krajach europejskich, na przykład w Belgii, gdzie muszą się kilka razy zastanowić, czy wysłać swoje dziecko do katolickiej szkoły lub przedszkola. Problem ten bez wątpienia, jak dostrzegają to cytowane władze niemieckie, wiąże się także z przybyszami spoza Europy. Deklaracje niemieckich władz o gotowości zdecydowanego przeciwdziałania mogą napawać optymizmem. Jednakże powstaje pytanie, czy technicznie same będą w stanie temu zaradzić. A czy w związku z tym tak ważnego problemu nie należałoby jednak uwspólnotowić? A pierwszym krokiem mogłoby być zorganizowanie debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim. Debaty, która jakoś zaginęła. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!